YouTube staje się Instagramem i ma swoje stories. I co ty na to, Marku Zuckerbergu? Zuckerberg. Marku, co ty na to, Marku? Dobry wieczór. Jedno musimy sobie powiedzieć jasno. Google, wprowadzając nowe pomysły, nie zawsze jest królem skuteczności. Premiery na przykład. No, idea świetna, jak wyszło, wszyscy wiemy. Nawet jeżeli te pomysły są ukradzione, tak jak karta społeczność, czasem okazują się po prostu niepotrzebne. I tu powinienem... Ja się poplułem? Nie widzieliście tego, nie? Nie. No bardzo dobrze. I tu powinienem zadać wam pytanie. Czy potrzebne nam są na YouTubie stories? I mógłbym do tego wykorzystać kartę społeczność, ale zdecydowanie lepiej to działa na Twitterze. Jaka jest przyszłość stories na YouTube? Hashtag tak to widzę. Taka jak Google+. Tak to widzę, że niedługo nikt tego nie będzie widzieć. Zniknie szybciej niż się pojawiło. Zdechnie, strzeźnie, umrze, zaliczy zgon, rozwali się, nie przetrwa, odejdzie w zapomnienie. Tak w skrócie mówiąc. Ja byłbym za tym, żeby zostało, bo poza YouTube i Twitterem nie obserwuję cię, Kubo. Jest tak samo wyczekiwane jak stories w Saperze, pakiecie Office i BIOSie. Czekam, aż zaczną wpychać na siłę do map Google'a, bo teraz tam wrzucają wszystko, co tylko się da. Tak to widzę. Nie wiem tego, ale za to wiem, że wyświetlają mi się ptoponowane story osób, których nie obserwuję ani nawet nie znam i już mnie to denerwuje. Nie wiem, ale mnie wkurza. Kogo to obchodzi jak koniec świata 16 grudnia między 16.14 a 16.36? Tak to widzę. A skoro przy Twitterku jesteśmy, czy wiecie, ile najbardziej wpływowa osoba na Twitterze w 2018 roku wypuściła tweetów? 13 i była to Taylor Swift. Dlaczego świat jest tak niesprawiedliwy? Dlaczego? Może po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że żeby być najbardziej angażującą osobą na Twitterze, wystarczy jeden tweet miesięcznie, resztę czasu można poświęcić na śpiewanie. To nie jest to oczywiście rada dla wszystkich. Apple twierdzi, że iPhone XR... Chyba skończyłem już z mówieniem iPhone 10. No starałem się, naprawdę długo wytrzymałem, ale złapałem się na tym, że w prywatnych rozmowach mówię iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max. Czasami mówię iPhone 10 na iPhone'a X, ale to jest tak nienaturalne, w sensie, no po co oni to tak nazwali? Sorry, będę mówił iPhone X teraz. No więc wracając. Apple twierdzi, że iPhone XR jest najlepiej sprzedającym się iPhone'em w historii, ale nie podaje liczb. To trochę tak jak Huawei, który komunikuje, że do każdego swojego klienta, który zakupił Mate 20 Pro, podchodzi indywidualnie, a potem ten klient dostaje z serwisu takie pismo. Zgłaszanej usterki nie stwierdzono, telefon działa poprawnie, spełnia wszelkie normy podane przez producenta dla tego modelu. Zgłaszana poświata wynika z konstrukcji wyświetlacza i jest jego cechą. To rzeczywiście jest indywidualne podejście do klienta, ale nie bez powodu umieściłem Huawei obok Apple'a, ponieważ wszyscy wiemy, gdzie najpierw usłyszeliśmy narrację w stylu to nie jest wada, to jest cecha. I akurat, szczerze mówiąc, tego mogli Chińczycy nie kopiować. O Huawei jeszcze będzie w superlatywach w dzisiejszym odcinku, ale teraz czas na... Apple, a sprawa polska. Polska Fundacja Narodowa zapłaciła Steve'owi, który założył Apple, 600 tysięcy złotych za to, że przyjechał do Polski pogadać sobie o historii IT. Tak przynajmniej twierdzi Rzeczpospolita. Znaczy, wiemy, że przyjechał, ale Rzeczpospolita twierdzi, że dostał za to 600 tysięcy. No ta ściema nie przejdzie, możecie powiedzieć, bo Steve Jobs nie żyje od 7 lat. To prawda, dlatego Polska Fundacja Narodowa zaprosiła tego drugiego Steve'a, tego, który żyje i ma bardziej polskie nazwisko. Straszne jest bycie drugim, co? Ale znam też wiele straszniejsze rzeczy niż otrzymanie 600 tysięcy złotych za odwiedziny Polski i gadkę o IT. Zostawmy jednak gadkę o pieniądzach, bo pomyślicie słusznie zresztą, że zazdroszczę. Jeżeli zastanawiacie się, co Steve Woźniak w Polsce powiedział o Polakach, to wykradłem nagranie. Jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. A prawdziwe nagranie możecie znaleźć na profilu facebookowym tej fundacji, tyle że ja znalazłem tylko takie w skróconej wersji i w tej skróconej wersji nie ma nic o Polakach. Może dlatego, że Polacy to niewdzięcznicy. Ja na przykład zazdroszczę Woźniakowi pensji, a inni Polacy tam na profilu facebookowym tej fundacji piszą, że organizacja była zła i że w ogóle nie mogli się dostać. Ciężko. Naprawdę samo zło z nas wychodzi. Dlatego tym trudniej było mi znaleźć kogoś, kto tam faktycznie był i komu mógłbym zadać pytanie, naprawdę wziął te 600 tysięcy? Nie, tak naprawdę powinienem mu zadać pytanie, jak było? Jak wyglądało spotkanie z legendą Apple'a? Przed wami Jacek Łupina, właściciel... Czy to jest pies? No, wszyscy są podekscytowani Jackiem. Jacek Łupina, właściciel największego w Polsce muzeum Apple'a i pewnie też największego w Europie. Jacku, oddaję ci głos. Cześć, tu Jacek Łupina z Apple Muzeum Polska. Jakie wrażenia ze spotkania z wozem, z guru, z mistrzem, z legendą?
dla mnie rewelacyjne, bo było to moje pierwsze spotkanie. Opowiadał dużo o historii, o współczesnych technologiach, o zagrożeniach, o wirtualnej rzeczywistości. Podkreślał również wielkie zaangażowanie młodzieży i ludzi w Polsce w różnego typu startupy. Ciekawym tematem, który poruszył, był wpływ Facebooka na nasze życie, na naszą prywatność i na to, jak ten portal rozrósł się do takich rozmiarów, że trudno jest na tym zapanować. Zapraszaliśmy go również do naszego polskiego Apple Muzeum. Niestety nie było na to czasu ani możliwości. Natomiast na prywatnym spotkaniu obiecał, że gdy będzie następnym razem, na pewno się tutaj pojawi. Także trzymajcie kciuki, żeby to się stało jak najszybciej. Dzięki, Jacku. Materiał przygotował Mateusz Jeznach. Zawsze chciałem to powiedzieć, że materiał ktoś przygotował. Żeby móc przejść do ważnego tematu, bo kojarzycie te główki ludzików z klocków Lego, te żółte. Nie? No więc badacze postanowili sprawdzić, jak długo takiej główce zajmuje przejście przez ludzki układ pokarmowy. W tym celu szóstka naukowców z Australii i Wielkiej Brytanii połknęła główki ludzików Lego, a następnie... Tak, następnie musieli je wygrzebać. I okazało się, że czas od wejścia, czyli od połknięcia główki do opuszczenia ludzkiego układu pokarmowego to 1,7 dnia średnio u dorosłego człowieka. Więc jeżeli macie dorosłe dzieci, które połykają od czasu do czasu główki ludzików z klocków Lego, to wiecie już mniej więcej, kiedy zacząć przeczesywać ich stolec, bo wcześniej nie ma sensu. Natomiast oprócz tego, że to jest istotna informacja, jest jeszcze taka informacja, że wśród tych 6 badaczy jednemu albo jednej, bo to ludzie różnej płci byli, się główka zgubiła. I nie wiadomo, czy w badaczu z Australii czy z UK. Skoro jesteśmy przy Wielkiej Brytanii, jak tam rodacy w Wielkiej Brytanii? Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem jednak, czy zazdroszczę, bo wyczytałem ostatnio, że istnieje duża szansa, że wprowadzą wam system jak z raportu mniejszości. Brytyjska policja pracuje nad projektem opartym na sztucznej inteligencji, który ma wskazywać ludzi, którzy mogą w przyszłości popełnić przestępstwo lub stać się jego ofiarą. Być może już o tym kiedyś słyszeliście, ale teraz wiadomo, że brytyjska policja się na poważnie do tego przygotowuje wśród wielu kontrowersji, dlatego zapewniają, że nie będą zatrzymywać osób, które potencjalnie w przyszłości mogą popełnić przestępstwo. No wielkie dzięki. Za to planują wysyłać specjalistów od zdrowia psychicznego, może nie najlepiej to przetłumaczyłem, ale wiecie, o kogo chodzi, do ludzi, którzy mogą albo to przestępstwo w przyszłości popełnić, albo do potencjalnych ofiar tego przestępstwa. I nie wiem, jak ta praca ma wyglądać, ale wyobrażam sobie, że to mniej więcej tak by było. Słuchaj, Richard, bo musisz pojechać do Becky i z nią pogadać o przemocy seksualnej trochę. No dobra, ale dlaczego? No bo wszystko wskazuje na to, że niedługo zgwałci ją wuja. Także... Spróbuj z nią coś. Nie chciałbym wykonywać tej pracy. W ogóle nie chciałbym, żeby ten system został wprowadzony. W ogóle jakoś tak dziwnie się zrobiło, ale mogłem o tym pomyśleć, zanim wspomniałem o gwałceniu kogoś przez własnego wujka. No trudno, mleko się rozlało. To może kawa do tego? W UK można zapłacić za kawę kubkiem. A właściwie to będzie można, no ale projekt jest już prawie gotowy. Kubek do kawy. Kubek pochodzi z Kosty, trzeba najpierw zapłacić za kubek, później używając aplikacji BePay przelać pieniądze do kubka, na kubek, no wiecie, przelać pieniądze po prostu. I już można płacić kubkiem do kawy za kawę w Koście, ale nie tylko tam, możecie wszędzie, gdzie jest terminal zbliżeniowy, płacić kubkiem do kawy. Oczywiście cały potencjał leży w apce, której twórcy na swojej stronie oferują masę różnych, mniej lub bardziej okropnie wyglądających gadżetów do płacenia. Breloki, zegarki, opaski, im dalej tym gorzej. Ale nie ma tam kubka. Kubek jest dostępny w kawiarni. Za 15 funtów ma być dostępny. Drogo? No gdyby to był kubek Xiaomi, to pewnie by kosztował 5. Ale Xiaomi się nie rozmienia na jakieś tam kawiarnie. Xiaomi podpisało umowę ze światową siecią restauracji. Xiaomi ogłosiło rozpoczęcie strategicznej współpracy z IKEA. Od grudnia tego roku w Chinach inteligentne produkty oświetleniowe IKEA zostaną podłączone do platformy Xiaomi, dzięki czemu będzie można nimi sterować m.in. za pomocą aplikacji Mi Home. Przy czym jak podkreśla dyrektor generalny IKEA Retail China, jak myślicie, jak się nazywa? Anna Pawlak-Kuliga. Tak, prezesem IKEA w Chinach jest Polka. Nie rozumiem, dlaczego prezesem Xiaomi nie jest Polka albo Polak. Jeszcze, dajmy im chwilę czasu na naprawienie tego błędu. Dlaczego prezesem Huawei'a nie jest Polak albo Samsunga? Dlaczego? Dlaczego? Gdyby prezesem Huawei'a i Samsunga byli Polacy, to na pewno by się nie pokłócili... Dobra, na pewno by się pokłócili o to, który pierwszy wypuści smartfon z dziurką zamiast notcha.
Wydawało się, że będzie to Samsung i model A8s. Aż tu nagle Huawei wystrzelił z czymś takim. Z czymś takim samym co Samsung. I teraz już nie wiadomo, kto będzie pierwszy i czym się będą w ogóle te smartfony różniły. Poza tym, że pewnie ekran w Huawei będzie nieco bardziej zielony. A skoro jesteśmy przy Huawei, rządowe biuro do spraw bezpieczeństwa komunikacji w Nowej Zelandii zabroniło dużej firmie telekomunikacyjnej używania urządzeń Huawei'a do obsługi sieci 5G. Powód jest prosty. Rząd Nowej Zelandii obawia się, że Huawei szpieguje. Podobne obawy mają od dłuższego czasu Amerykanie i Australijczycy. Co potwierdza moją i nie tylko zresztą moją teorię, że Chińczycy od dłuższego czasu próbują przejąć świat. To dobrze, że mamy prezes chińskiej IKEA, ale niedobrze, że nie mamy prezesa chińskiego Huawei'a. No i niedobrze, że nie mamy prezesa ani prezes DJI, bo ci to mają Polskę tam, gdzie ci badacze z Australii i Wielkiej Brytanii główki ludzików odlego. DJI Osmo Pocket, czyli mała kamera z dużymi możliwościami na mikrogimbalu, została pokazana całemu światu znienacka w środę wieczorem. I jak to zwykle bywa w przypadku produktów DJI'a, cały YouTube został zawalony filmami na temat tego urządzenia. Boli cię dupa, że wśród tych filmów nie ma twojego, co? No trochę mnie boli. Głównie to, jak traktuje nas DJI, że jesteśmy dla nich trzecim światem. A może oni po prostu nie są przyzwyczajeni do tego, że ja nie biorę pieniędzy za takie materiały i dla nich to jest przecież kampania reklamowa i nie, tak naprawdę pewnie mają mnie w dupie zwyczajnie. Także nie oszukujmy się, wiem na temat Osmo Pocket dokładnie tyle samo co wy, chyba że nie obejrzeliście wszystkich filmów na ten temat, to ja obejrzałem i nadal nie mam zdania. Wiem, że część z was nie może już się doczekać, już byście najchętniej w preorderze sobie zamówili, bo święta, a może komuś na prezent i tak dalej, ale wydaje mi się, że w tym przypadku naprawdę warto poczekać. Nic się nie stanie, jeżeli kupicie sobie to w styczniu. Naprawdę czasem warto poczekać i nie robić eksperymentów genetycznych na ludziach na przykład, ale Chińczycy? No dobra, to by było krzywdzące. Jeden Chińczyk. Konkretnie ten, no i może kilku jego kolegów, mają na ten temat inne zdanie. Dlatego parę tygodni temu przyszły na świat w Chinach dwie zmodyfikowane genetycznie dziewczynki. Modyfikacja genetyczna sprawiła, że dziewczynki są odporne na HIV. Urodziły się zdrowe, mimo że ich ojciec jest nosicielem wirusa. Naukowcy na całym świecie uważają, że jest to argument niewystarczający, tym bardziej, że niewiadome są skutki w długim okresie tej zmiany genetycznej, tym bardziej, że nie jest to żadna rewolucja. Wiemy od dłuższego czasu, jak zmieniać genetycznie ludzi, tylko umówiliśmy się, w sensie naukowcy się umówili, że nie będziemy tego robić, bo to nie jest za bardzo etyczne i może prowadzić do katastrofy. I wtedy wchodzi ten koleś w niebieskiej koszuli. Mówiąc, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego badania są kontrowersyjne, ale wierzy w to, że rodziny potrzebują tej technologii. Pewnie, że potrzebują. Żeby zmienić kolor oczu swojemu nienarodzonemu dziecku, albo kolor włosów, albo iloraz inteligencji, to się mogło, ale nie miało wydarzyć w najbliższym czasie. A teraz po tej akcji z dziewczynkami zmodyfikowanymi genetycznie, prawdopodobnie wydarzy się to prędzej niż później, o ile już się nie wydarzyło gdzieś na zapleczu u tego Chińczyka, albo w jakimś mniej jawnym laboratorium. Także trochę lipa. No ale wróćmy do Polski, gdzie też na naszych oczach dzieje się rewolucja. Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę z Facebookiem, na podstawie której będzie można odwołać się od decyzji Facebooka po zablokowaniu konta. Polska jest pierwszym krajem, w którym takie odwołanie będzie funkcjonowało. Odwołanie będzie można złożyć za pomocą profilu zaufanego na stronie NASK-u poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który zostanie następnie oceniony przez urzędnika i jeżeli się okaże, że odwołanie według urzędnika będzie zasadne, to zostanie przekazane administracji Face'a. Wiem, że część z was teraz świętuje, że Facebook wreszcie będzie wolny od tej fałszywej poprawności politycznej, że będzie bardziej polski, że będziemy sobie mogli wrzucić wierszy o Murzynku Bambo z drugiej strony. To... No ale dobra, że będziemy mogli sobie wrzucić wierszy o Murzynku Bambo i nikt nam nie powie, że jesteśmy rasistami, nikt nam nie zablokuje z tego powodu konta. I fantastycznie, ale chciałbym spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Żyjemy w świecie, w którym genetycznie modyfikowane są chińskie dzieci, a biorąc pod uwagę fakt, że Chińczycy i tak za chwilę zdobędą, przejmą cały świat, możemy uprościć, że nasze dzieci są genetycznie modyfikowane, a ministerstwo dużego kraju zajmuje się zdejmowaniem banów z użytkowników prywatnego portalu w internecie. Czy też macie wrażenie, że wszystko u nas w porządku? Zapytał koleś, który pojechał do Brukseli rozmawiać z europarlamentarzystami o tym, co będzie można wrzucać na YouTube'a. Także czas umierać. Ale w mikroskali, bo wiadomo, że sen to młodszy czy starszy. W każdym razie brat śmierci. No, to dobranoc. Which one among you is the greatest of the weed smokers? Who is the most powerful weed smoker among the three of you? We don't smoke weed. Hey! Raindrop.